centrum Tarnobrzega działa już punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Stare wersalki, sprzęt elektroniczny, makulaturę czy na przykład zużyte opony i baterie można już zostawiać pod popularnym grzybem. W Tarnobrzegu funkcjonuje już punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Machowie przy ulicy Strefowej. Ten przy ulicy Rusinowskiego będzie drugim, do którego mieszkańcy będą mogli oddawać odpady. Bez żadnego limitu i bez opłat, bo w ramach uiszczanej opłaty za zagospodarowanie odpadów z gospodarstw domowych w PROK-u przyjmowane są papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło i opakowania szklane, przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz stary i zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Bezpłatnie, ale tylko do określonego limitu, można oddać odpady komunalne ulegające biodegradacji, limit 40 litrów na miesiąc w przeliczeniu na jednego mieszkańca, meble i inne odpady wielkogabarytowe, limit 40 kg na rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca, odpady budowlane i gruz, 200 kg lub pół metra sześciennego czystego gruzu, a także 4 sztuki zużytych opon na rok.